Siema, tu Johnny Rep. To będzie short, więc na razie zajawiam temat. Ale słuchajcie, sprawa jest super ciekawa, ponieważ chłopaki z patriarchat.pl no wygrzebali bardzo ciekawe informacje na temat źródeł finansowania feminobolszewickich organizacji na podstawie, słuchajcie, moi drodzy, normalnie jawnych, publicznie dostępnych sprawozdań finansowych, między innymi Fundacji Autonomia, o ile dobrze pamiętam. To tak wam tylko zajawię tutaj przez chwilę, jak to wygląda. Budżet organizacji to jest 550 tysięcy, z czego tylko 4,5 tysiąca jest z tak zwanego zwrotu podatku z 1%, a reszta pochodzi od różnych lewicowych europejskich organizacji, moi drodzy. Teraz ciekawe rzeczy. Wystarczy prześledzić wydatki i działalność statutową tej organizacji, żeby się okazało, że szanowne, silne i niezależne doskonale bawią się za obcy hajs, de facto promując propagandę i agendę obcych organizacji na naszym tutaj terenie. Co to jest, jeśli nie zdrada stanu, tak? Jak to inaczej nazwać, jak nie działanie na szkodę? De facto, moim zdaniem, to jest szpiegostwo, po prostu bycie agentem, płatnym agentem wpływu. Tak, moi drodzy, takie ciekawe rzeczy, jak będę miał chwilę, to przedstawię bardziej szczegółowo, bo to są super ciekawe rzeczy i właśnie dlatego z takimi organizacjami trzeba niestety walczyć, bo wszyscy będziemy mieli przerypane, jeśli takie fundacje rzeczywiście będą tutaj się pączkować i jak pączki w maszynę tutaj wprowadzać nowy, wspaniały porządek świata. Tak, moi drodzy, to może na razie wystarczy. Jak będę miał chwilę, to zrobię szerszy materiał na ten temat.